Cześć moi drodzy, mam dla was fajny tutorial, bo używam Blender 2.83 beta. Ta wersja jest zdecydowanie fajniejsza. Pewnie się zastanawiacie, jak zespawam łóżko. Użyłem modyfikator Mirror. Jak zespawam, już wam pokażę, jak zaznaczyć borders, krawędzie. Coś podobnego jak w 3D Studio Maxie. Idę do opcji Select, wybieram sobie taką opcję jak to było, czekajcie, Select All Bitrate, to Non-Manifold. Teraz mamy zaznaczone. Ctrl V, teraz daję opcję Bridge Edge Loops, zamknięta pętla. I opcja Merge. Jak mam ładnie zespawane łóżko. No i mam nadzieję, że tutorial mój wam się podobał. Jeszcze wyprostujemy nasze krzywe. Normalne. Aha, sprawdzę, czy to trzeba będzie przypisać. Skalowanie też jest ważne. To też musicie sprawdzić. Aby to działało, trzeba przypisać do obiektu Shade Smooth. Jeszcze muszę poprawić jakość tekstury, bo musiałem na nowo zrobić symetrię mojego łóżka, bo było krzywe i nierówne. To życzę wam miłego dnia.